Climbing Everest is a problematical sort of thing. You don't conquer a mountain. If you're lucky enough, the mountain gives you a chance to stand on the top. Trzeba na ten film patrzeć jak na historię o ludziach, którzy mieli odwagę marzyć i mieli odwagę realizować te marzenia, którzy przesunęli rzeczywiście granice ludzkich możliwości. No i ujęcia nieprawdopodobne. W gruncie rzeczy dopiero teraz zobaczyłam, jak to wszystko wygląda, bo będąc tam na szczycie Everestu, człowiek nie ma czasu, jest takie nagromadzenie emocji przede wszystkim, że no nie sposób tak spokojnie się rozejrzeć i pokontemplować te widoki. A teraz w jakimś sensie miałam szansę to przeżyć na nowo. 13 deaths and zero summits. Back in 1953, it was a great big question mark. Could it be done? To, co zrobili pierwsi zdobywcy Everestu, jest niepowtarzalne, bo byli pierwsi, bo to był 53 rok i wyobraźmy sobie, jaki wtedy mieli dostęp do, nie wiem, prognoz pogody, jaki był sprzęt, jakie było wyżywienie, butle tlenowe. Jak dzisiaj się na to patrzy, to wydaje się absolutnie archaiczne. Ale myślę, że to, co było szczególną trudnością, to było to, że oni naprawdę robili krok w nieznane. Nikt, absolutnie nikt na świecie nie wiedział, jak to miejsce wygląda, nie wiedzieli, czego się spodziewać. I myślę, że też ten brak kontaktu ze światem musiał być bardzo trudnym doświadczeniem dla wszystkich, którzy robili te pionierskie wyprawy. Ed Hillary was so kind of gung-ho. He always wanted to be in the lead. Najważniejszą jak gdyby przesłaniem tego filmu i najważniejszą rolą tego filmu to było to, że przypomniało nam, jakim niezwykłym wyzwaniem dla ludzkości było to, żeby wejść na najwyższą górę świata. Tenzing had more experience climbing on Everest than anyone else. His drive was to go to the top. Just like Ed Hillary. Uzmysłowiłem sobie, jak ci ludzie byli dzielni jednak, bo to, co teraz się dzieje, no jesteśmy, mamy o wiele lepszy sprzęt, o wiele lepszy ekwipunek. Above 26,000 feet is what we call the death zone. It's called the death zone because you are slowly dying. Oddany był ten charakter tego Everestu, ten Everest było widać na tym filmie i nie to jak czasami w dużych, wielkich nawet komercyjnych filmach o dużym budżecie jest tak, że film jest na przykład o zdobywaniu K2, a K2 nigdy tam na tym zdjęciu nie zostało pokazane, a sceny są kręcone zupełnie w innych górach. No tu starano się utrzymać te faktyczne realia tego otoczenia i tej wyprawy. My father had quite a few demons. Well, I didn't have the complete conviction that we were going to be successful. Zrobiono w tej technice 3D i to faktycznie było wrażenie tej głębi przestrzeni. Czuło się niemalże tą ekspozycję, jak oni szli po eksponowanej grani. Także to efekty dobre i to ludziom, którzy w górach nie byli, może stworzyć taką namiastkę odczucia tego, jak tam jest. The crux of it is whether or not you're going to survive. I was scared stiff. Po obejrzeniu tego filmu powstał taki dosyć śmiały pomysł, żeby ewentualnie nakręcić w podobnej tonacji film o zimowym Everestie. Przecież żyje dwóch zdobywców i są w pełnej kondycji fizycznej i psychicznej. No niestety nie ma kierownika, czyli odpowiednika Hunta, Andrzeja Zawady, mojego męża, ale pewnie byłby tutaj na sali i byłby dumny. Z zapartym tchem by oglądał to. That little internal voice going, this is Everest. You've got to go the extra distance.